twój pierwszy mecz po długiej przerwie? Jak się czujesz po występie przeciwko GKS-owi Tychy? No tak, prawda, po dłuższym takim przerwie. No, na początku było ciężko, bo to tak jak pan mówił, no długo nie grałem. Ale później już było ok. Było ok, drużyna, chłopaki tam bardzo mnie pomogli, żebym mógł tam wejść w mecz tak spokojnie i tak dalej. Cały czas gadali ze mną, bo wiedzieli, że długo nie grałem, że tego rytmu meczowego brakowało, nie? Ale myślę, że no szkoda, bo przegraliśmy. Jedyna pozytywna rzecz dla mnie teraz w tym meczu jest to, że no mogę powiedzieć, że jestem zdrowy, nie? Tak, tyle na pewno. Jakby ta bramka padła, to na pewno by to było inny mecz, ale no niestety nie wpadła i z kolei oni tam strzelili i zupełnie musieliśmy gonić, nie? I no wiadomo, jak trzeba gonić, to wtedy jest inny, powiedzmy, obraz meczu. Oni potrafili grać w piłkę, potem jak już prowadzili 1-0, no to tylko mieli się, powiedzmy, utrzymać się piłce, my biegaliśmy za piłką, no i ten, ale no szkoda, sytuacja była fajna, ale no niestety w piłce się liczą bramki, nie wpadła i teraz trzeba pracować dalej. Trener Derpin po meczu w Chojnicach zapowiedział zmianę taktyki. Oglądaliśmy to w Mielcu, oglądaliśmy także to dzisiaj. Jak się czujecie już drugi mecz w troszeczkę innym składzie i tej nowej taktyce na boisku? No, myślę, że według mnie jest ok. Jako zawodnik ja jestem tutaj, żeby wykonać, powiedzmy, pracę. To są tam założenia, to są, powiedzmy, dostaniemy od trenera. Trener ma taką, powiedzmy, taktykę na tą chwilę, przekaże i my po prostu robimy swoje, nie? I mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie to wyglądało coraz lepiej. Gorzki debiut, ale debiut w pierwszej drużynie GKS Bełchatów. No zgadza się, czekałem na to trochę czasu. Wszyscy moi koledzy z juniorów już mieli swoje występy, ja musiałem czekać do dzisiaj. No, ale wydaje mi się, że no wiadomo, że próbowałem brać ciężar na siebie, coś tam wychodziło, ale no nie było z tego jakiejś sytuacji stuprocentowej. Rywalizacja w środku z pola spora, Marcin Ryszka wypadł z powodu urazu, jest Adrian Małachowski, Paweł Czajkowski, Artur Golański, więc chyba masz z kim rywalizować. Czy ta pewność siebie po dzisiejszym meczu u ciebie wzrosła lekko, bo jednak ten twój występ dzisiaj wyglądał całkiem nieźle. No zgadza się, podpatrywałem chłopaków na każdym treningu, próbowałem coś tam do swojej gry doskonalić, no na pewno coś wynikło z tego dobrego. No myślę, że dzisiaj było nawet nie najgorzej. Patryk Rachwał jest teraz już w sztabie szkoleniowym GKS-u. On grał niemalże na tej samej pozycji, więc co ty, więc on też ci jakieś tam wskazówki indywidualnie daje, czy jak? Tak, zawsze po każdym treningu podpowiadam, co mogło być lepiej. Ja mogłem się ustawić, w którą stronę zagrać. Na pewno są pożyteczne te wszystkie wskazówki od niego. Czy te zmiany taktyczne, które wykonuje trener Derbin, mogą skutkować tym, że to ty będziesz podstawowym młodzieżowcem w składzie, czy jednak nadal będziemy oglądać napastnika młodzieżowca? Dobre pytanie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, tylko zna trener. Ja zapytam o twój atut, bo kibice pewnie jeszcze nie mieli z okazji słyszeć cię w wywiadzie, więc jakbyś mógł się tak zaprezentować to kibice. Mimo że jesteś wychowankiem, to co możesz powiedzieć swoich dobrych, ale też może jakieś słabsze strony, nad którymi pracujesz? No myślę, że na pewno po dzisiejszym meczu było widać, że trener stawia na mnie i dobrze bije stałe fragmenty gry. Mam też dobry przegląd pola. No i dzisiaj akurat nie było sytuacji, żeby uderzyć z dystansu, ale myślę, że jak tylko dostanę od trenera szansę, to myślę, że pokażę. Byłeś tam poturbowany w polu karnym gości, więc jak z twojej perspektywy ta sytuacja wyglądała? Był faul na tobie, czy to raczej ciężkie do oceny? Myślę, że ciężkie do oceny, bo nie wiem nawet, czy to był przeciwnik, czy po prostu flacha mnie tam dopnął, czy ten. No, po prostu chciałem wymusić karne, ale nie wiem, tak naprawdę nie wiem, czy to był przeciwnik, czy flacha. Jeszcze zapytam tylko o to, bo z racji tego, że cię długo nie było na boisku, w pierwszej drużynie w tym zespole. Kilka zmian w składzie jest, grasz tutaj
dzisiaj grałeś z Damianem Michalakiem, z Adrianem Małachowskim, z innymi nowymi zawodnikami, z którymi rok temu nie grałeś. Jak ta współpraca, bo można powiedzieć, że taki pierwszy wasz egzamin razem na boisku. Aha, tak, prawda, pierwszy nasz egzamin, ale mi się wydaje, że tak, może na początku by nie wyglądało to za dobrze, ale później coraz lepiej to wyglądało. Z Damianem już graliśmy raz tej, jak to się mówi, w rezerwach razem, więc dobrze tam współpracowaliśmy razem. Dostałem asystę u niego, tam jak strzeliłem bramkę, więc z chłopakami też, no, codziennie tam przebywamy razem na treningi. No prawda, nie grałem już od dłuższego czasu, ale no, półtora miesiąca może trenuję z nimi cały czas, nie? I myślę, że to będzie wyglądało coraz lepiej. Na pewno będziemy pracować, żeby to wyglądało coraz lepiej.